Cześć, to ja bardziej lubię książki niż ludzie. Ostatnio dzięki komiksom Wilgi wybraliśmy się na Antarktydę, wcześniej jeszcze była dżungla i stacja kosmiczna, a teraz wybierzemy się do epoki kamienia. Tak jak poprzednim razem i ten komiks ma merytoryczną konsultację. Na początku są też podane linki. Trzeba znać język angielski, ale myślę, że z pomocą dorosłych dzieciaki też ogarną. Można wydrukować i zagrać w grę przygodową osadzoną w epoce kamienia. Możemy obejrzeć instruktaż rozpalania ognia, dowiedzieć się, jak odróżnić zwykły kamień od krzemiennego narzędzia. Jest też quiz, jak przetrwać w epoce kamienia. Możemy obejrzeć trójwymiarowy cios mamuta, zbadać ciemną jaskinię, poznać prehistorycznego górnika i dowiedzieć się, jak wyglądało jego życie codzienne. I to są wszystko bardzo ciekawe rzeczy, szczególnie chyba dla dzisiejszych dzieciaków, bo to dla nich musi być czysta abstrakcja. Epoka z kamienia to najwcześniejsza i najdłuższa z trzech epok prehistorycznych. Po niej nastąpiły epoka brązu i żelaza. Obejmuje okres od pojawienia się pierwszych używanych przez człowieka narzędzi kamiennych, aż do momentu zdobycia umiejętności masowego wytwarzania przedmiotów metalowych. Epokę kamienia dzielimy na paleolit, mezolit i neolit. Kto tak podzielił ten okres? Ano podzielił Christian Jurgensen Thomsen, duński antykwariusz i jeden z pierwszych archeologów. W 1816 roku dostał zadanie uporządkowania kolekcji znalezisk archeologicznych i zaprezentowania ich na wystawie. I w ramach tego porządkowania podzielił materiał archeologiczny właśnie na epokę kamienia, brązu i żelaza. Ludzie w epoce kamienia mogli mieszkać w jaskiniach, mogli mieszkać w szałasie ze zwierzęcych skór, albo w szałasie z traw, albo w szałasie z kości mamuta. Popularnym sposobem zdobywania pożywienia w epoce kamienia było zbieractwo. Dostępnymi roślinami jadalnymi były m.in. dziki czosnek, mlecz, jeżeli nie wiedzieliście, to jest jadalne od kwiatu po korzeń, ale najczęściej zjada się liście. Liście pokrzywy, pędy pałki wodnej, które po upieczeniu smakują jak orzechy, kasztany, które trzeba obrać ze skórki przed pieczeniem, żeby nie wybuchły, i owoce głogu, bo można było je znaleźć nawet zimą. Niebezpieczne zwierzęta, jakie wtedy żyły, to m.in. niedźwiedź jaskiniowy, hiena jaskiniowa, lew jaskiniowy, nosorożec włochaty czy mamut włochaty. Ludzie kamienia polowali na zwierzęta, ale wtedy zwierzęta były też wykorzystywane w całości. Mięso i niektóre narządy wewnętrzne zostaną zjedzone. Znaną metodą konserwacji wtedy było suszenie, wędzenie lub zakopanie mięsa w ziemi. Skóra służyła do wyrobu ubrań, butów, okryć do spania czy bębnów. Ścięgna są włóknami, które mogą służyć jako nici do szycia. Kości mogą być igłami, narzędziami, paciorkami. Z poroży wyrabiało się narzędzie do obróbki krzemiennej broni, a także groty, oszczepów i rzeźbione figurki. Z ugotowanych kopyt wytwarzało się klej, a żołądek służył jako bukłak na wodę albo garnek. Narzędzia ludzi z kamienia to m.in. krzemień, czyli rodzaj skały, którą można rozłupać na gładkie fragmenty o ostrych krawędziach. Były kamienne tłuki, czyli gładkie, obłe kamienie, którymi odłupuje się fragmenty większego krzemienia. Był retuszer, to ostro zakończona część poroża, służąca do odłupywania drobnych odłamków. Były też drapacze, które służyły do usuwania włosia i resztek mięsa ze zwierzęcych skór. Były też rylce, które służyły do obróbki kości poroża i drewna, oraz wiertniki, których używano do robienia otworów w kości poroża, drewnie i skórze. Epoka kamienia może nam się kojarzyć z malunkami jaskiniowymi. Malowano je głównie palcami, ale był tak zwany rozcieracz i to był wilgotny mech, który był owinięty skórą i służył do rozprowadzenia dużej ilości farby po większej powierzchni. Za pomocą kamieni, bryłek węgla lub ochry można było nanieść kontury rysunku na ścianę jaskini. Z piór robiono pędzle, a pędzle z końskiego włosia umożliwiały nałożenie grubszej warstwy farby. Farby z kolei otrzymywano z roztartego na proszek węgla i ochry i one były mieszane z wodą i zwierzęcym tłuszczem. Węgiel pozwalał uzyskiwać kolor czarny, ochra mogła mieć czerwono-żółty kolor, brązowy, a czasem nawet fioletowy lub biały. Do przechowywania takiego proszku służyły muszle, a żeby namalować coś w ciemnej jaskini, ludzie z epoki kamienia musieli wynaleźć lampki. Były one wykonywane często z piaskowca, miały wgłębienie na paliwo, a knot był zrobiony z jałowca, mchu lub porostu. W Europie istnieje około 400 stanowisk paleolitycznej sztuki, z których znakomita większość znajduje się we Francji i Hiszpanii. Do najbardziej znanych należą jaskinia w Altamirze, która była odkryta w XIX wieku, jaskinia w Lascaux odkryta w 1940 roku i jaskinia Chauvetta odkryta w 1994 roku. Na całym świecie można również znaleźć wiele megalitycznych konstrukcji z epoki kamienia. Megalit, czyli wielki kamień, od greckich słów megas, wielki, i litos, kamień, to duży, nieobrobiony lub częściowo obrobiony kamień, który jest albo osobną budowlą, albo stanowi element większej budowli z kamienia, wykonanej bez użycia zaprawy, o charakterze najczęściej kultowym, grobowym lub związanym z obserwacjami astronomicznymi. Najprostszymi postaciami budowli megalitycznej były dolmeny, menhiry i kromlechy. Dolmen to prostokątny grobowiec składający się z trzech lub czterech płyt ustawionych pod kątem prostym do podłoża i przykrytych od góry jednym masywnym blokiem. Menhirami nazywamy pionowo wkopane w ziemię słupy kamienne, natomiast kromlechy to konstrukcje koliste. Mają średnicę od kilku do kilkudziesięciu metrów, do tego rodzaju zaliczane jest gigantyczne Stonehenge. Ludzie z epoki kamienia odliczali mijające dni obserwując księżyc, który co noc zmienia swój kształt i pozycję na niebie. Pełny cykl księżycowy trwa 29 dni i występuje 12 razy w roku. Niektórzy odmierzali upływ czasu, robiąc nacięcia
na zwierzęcej kości. Ciekawostką jest też sen ludzi z epoki kamienia i rzeczywiście ja o tym wcześniej czytałam i dla ludzi było to normalne, dopóki nie wynaleziono elektryczności i 8-godzinnego dnia pracy. Kiedyś w nocy spano dwa razy. Ludzie z epoki kamienia najpierw zasypiali od razu po zmroku, po czym po 3-4 godzinach wstawali. Siedzieli sobie przy ognisku, planowali, wytwarzali przedmioty, rzeźbili, rozmawiali i opowiadali też sobie historie. I potem szli spać na drugą część nocy. Epoka kamienia była okresem największej migracji ludzkości. Warto zerknąć do komiksu i dowiedzieć się czegoś o niej. Wszystko jest podane w bardzo ciekawy sposób. Dla dzieciaków jest to naprawdę idealna forma. Nie ma dłużyzn, nie ma takiej, wiecie, wiedzy naukowej, która może przerażać, bo jednak to prehistoria. A dla dzieciaków wiadomo, że prehistorią jest to, co było 5 lat temu. Tutaj jest przygoda, bo idziemy na polowanie, robimy sobie oszczep, spotykamy dzikie zwierzaki, siedzimy przy ognisku i słuchamy strasznych opowieści, malujemy po jaskiniach. Ja jestem olbrzymią fanką takich komiksów, dlatego że gdyby ktoś mi kazał przeczytać książkę o prehistorii, no to sama bym raczej tego nie zrobiła, uciekałabym, gdzie pieprz rośnie. Natomiast w takiej formie naprawdę jest to bardzo przyjazne i można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nawet osoba dorosła może się dowiedzieć nowych rzeczy z takiej lektury. Także dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tej książki, ale też do całej serii, bo jest naprawdę znakomita. I w ramach eksperymentu mam też do Was pytanie. Napiszcie mi w komentarzach, myśląc o epoce z kamienia, za co doceniacie współczesność? Ja za każdym razem, kiedy myślę sobie, że fajnie by było żyć w innych czasach, to myślę o toalecie i kanalizacji, o ciepłej wodzie w kranie, no i jednak zdecydowanie o rozwoju medycyny, bo mimo, że musimy postać trochę czasami w kolejkach do lekarzy, no to umówmy się, że ta medycyna jest naprawdę na wysokim poziomie dzisiaj w porównaniu do tego, co było wcześniej. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.